Tak. O Jezus. Radio Concita na tym polega. No, także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Ale, że w ogóle to KFM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. I będziemy się tak troszeczkę konkretyzować, proszę Państwa. Jaki dzisiaj dzień mamy, jakie co, jakie to, jakie tamto. Wiadomo, że dzisiaj 26 czerwca, już 2017 rok, jak Państwo nie wiedzieliście, że na włosku jest lipiec, no to jest upadek nadwornego księdza Platformy, ale mamy też inne, proszę Państwa, ciekawe opcje na ten czas. No, Warszawa, czyli co to jest w Warszawie? W Warszawie mamy Wolę, mamy Ursynów, Pragę Południe, co jeszcze mamy? Różne opcje mamy w Warszawie. Żebyście Państwo wiedzieli, że nie jesteśmy gdzieś w Angloameryce, Białystok. W Angloameryce, Białystok są luzy. Proszę Państwa, o jakie luzy tutaj chodzi? Chodzi o takie luzy, że nic nie robi się w Ameryce na siłę. Tak jak w Japonii na przykład pracują 20 godzin na dobę. Nic nie robi się na chama. Tutaj Polacy, ani Japonia, ani Ameryka, ale chcą jakoś tak, proszę Państwa, w Polsce coś kogoś przerobić. Nie da się, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami, proszę Państwa, dojdziemy zaraz tołku, o co tu chodzi, co tu jest, o jakie afery reprywatyzacyjne tu chodzi i o co jeszcze dzisiaj. I na euro.com.pl. Dobra. Została nam jedynka i została nam trójka. Dwójka już jedynka jest i trójka, tutaj nawet rozdawałyśmy też i biurko narożne było dzisiaj rozdane. Co jeszcze było rozdane, proszę Pani? Jedynka, różne rzeczy. Różne rzeczy. Halo? No, halo, zagadka halo. Numer 1 czy 3? Jakaś debilka dzwoni, halo. Który numer zagadki? Jeden. Nie bardzo wie, o co chodzi. Zagadka numer 1. Słuchaj uważnie, oto tak, nasza zagadka. Czy na nadaje nasze radio w ogóle? Czy na lodzie? Czy KFM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Proszę niezawodnie z wiatrów róży być z nami. Troszeczkę poezji, troszeczkę rymu. Powtórzę, czyli powietrze świeże, no w miarę, no w Warszawie jest strasznie zanieczyszczone, my jesteśmy na Zadupiu, jak to mówią Warszawy, na pograniczu. No Wola Bemowo, tutaj mieszka tłusta Anita, Rysia mówi, Anita no to Psita. Dlatego Anita Psita. No i Anita Psita jest chyba problem o tyle jest tym, że niesympatyczna, że wchodzi tam, gdzie drzwi się otwierają, gdzie są drzwi otwarte, aby się nażreć na chlać, całkiem jak wreszcie bezdomny. Także ludzie nie lubią takich Ani, szczególnie Rysia, bo Rysia uważa, że jak gdzieś idzie, ona też oczywiście, że przesadza, no bo to każdy myśliwy w Warszawie, że jest szlachcicem, każdy w Warszawie przesadza. I Rysia mówi, że Rysia zawsze jest zaproszona i ona idzie tam, gdzie jest zaproszona. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze czy teraz się słyszymy dobrze? W ogóle to KFM, Euro Concita, powtórzę Barbie, raz jeszcze zagadkę. Baby, Langstrom, czy na wodzie, Extra. Czy na lądzie? Czujna igła w tym przyrządzie. Tak. Niezawodnie z wiatrów róży, podróżnikom północ wróży. Tak. No troszeczkę z poezji, co my mamy, bo dzisiaj od rana też tak trąbimy, że w Ameryce jest taki system, że nic za wszelką cenę, jakoś tak to się odzywa, proszę Państwa, 324, te banki różne do nas wydzwaniają, do nas dzwonią, 324 i te pioseneczki, proszę Państwa, Stokrotka, Rosła Polna, nas interesują afery reprywatyzacyjne. Zobaczymy dalej, co tam będzie się działo, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Zaraz zobaczymy, co to był za telefon. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwie marchewki, trzy celery. Szczypta soli, sok z cytryny,
5 kotletów z cielęciny. No i puśćmy nasze powtórki, proszę Państwa, z radia na przykład Mary. Radio Mary. No i zobaczmy, co tam było w nocy, co tam było gadane, co i gdzie kto się modlił. Którą słabość oferować pokładę, on pomagał. Dobrze. Uwalniać się od niej. Dobrze. Radio Conchita. Teraz tu zobaczymy, kto dzwonił. Zadzwonię tu pod ten numer. Dziękujemy za złożenie wniosku o konto Inteligo. Wiadomości i poinformujemy o dalszych krokach. Dobrze, zadzwonimy tu. 324. Serce, co to jest? Połącz. Co to jest? Pomiędzy sercami wszystkich. Pewnie jest komunikacja jest jednostronna. Miłością ku sercu Jezusowemu najbardziej gorące. Dzień dobry, czy jakiś telefon był do mnie? Nie. GTS, czy to jest firma GTS? Pani Wiesława już umarła chyba. Pani Wiesława. Także proszę Państwa, co tu jeszcze? Że w Ameryce to nic. Na siłę. W Ameryce nic na chama, nic, bo to wiecie Państwo, jak dotarłam do tej książki, jak powstało życie przez przypadek, czy stwórca, no to proszę Państwa, rewelacyjne zdanie, rewelacyjne stwierdzenie padło tam i mówi, że życie wcale nie musiało powstać, czy przez przypadek, czy nie przez przypadek. Wcale nie musiało powstać, ale skoro powstało, to znaczy, że jest. Nie masz wyboru, chamie. No to więc ludzie żyją, ludzie są. I skoro są, to nie żaden Bóg, nie żadna teokracja, tylko że powstało przez przypadek, skoro powstało. No. I tak właśnie myśli Ameryka, chociaż tam sporo tego katolicyzmu jest jeszcze, ale no wiadomo, Ameryka to jest dobrobyt, ludzie by chcieli sobie tak Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, jest tam troszeczkę tego kościoła katolickiego, jest, ja tu nic, proszę Państwa, nie chcę przekreślać, ale Pan Tarej wszystko płynie tak w tej Angloameryce Białystok i jakoś to będzie, jak nie to, to tamto, proszę Państwa, nie na chama, nie za wszelką cenę i to, i że jeszcze tam to, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM, Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra, bo tutaj te mohery, takie ciężkie mohery spod siekiery, one mówią, że tak musiało być, że predestynacja, mówią, że przeznaczenie, że tak musiało. Ja mówię, Boże, jakie to ciężkie, średniowieczne, za ciężkie, to na te czasy jest to niemodne. I właśnie ta Lipska nie mogła tego pojąć, bo ona do tej Krysi jeszcze z palemką tutaj na wiosnę, na święta biegła debilka, myślała, że córce mieszkanie załatwi, jak ta Kryśka umrze, bo ona już tam bypassy, jakieś operacje ciężkie, ledwie żywa, ale jednak chodzi. Myślała, że córkę tam wciśnie i że córka będzie miała mieszkanie. Nie tak prędko, babo. Nie tak łatwo, babo. Także proszę Państwa, tam gdzie ja, szatan z rogami w pięknej bord, spódniczce, koronki, nie może, to ja tam poślę babę, babę lipską. Lipską babę poślę. Przez mękę jego i krzyż do uchwały zmartwychwstania no. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Dobry. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Barbie Baby Langström Extra i proszę być z nami. No i że proszę być z nami. Poczynek raczej zmarłym dać Panie. Tu są takie modlitwy, wiecie Państwo, one były na te wianki same, na te wianki. Także my może
przestańmy o wiankach gadać, tylko mówmy o rzeczach, które są potrzebne. I Państwo zobaczą, ja tu połowę taśmy przewinęłam i ile oni tu się modlili na te wianki. A ja mówię, że Warszawa w ogóle jest pijana. Pijana. To co to wam to przypomina? A co było takie pijane? No w ogóle w Apokalipsie to jest ta nierządnica pijana. A skąd ta nierządnica się wzięła? Dlaczego ten opis nierządnicy? Przecież chodziło o ten Babilon, który był pijany. A czy Państwo pamiętacie ucztę Baltazara i rok 539 przed naszą erą, datę historyczną, absolutną datę historyczną, czy Państwo pamiętacie? Czy Państwo wiecie? No jak ta Lipska taka dobra z historii, to czy ona zna ważne szczegóły, ważne rzeczy, że Babilon był pijany? Jeżeli Babilon był pijany, co to znaczy? Co to znaczyło dla Babilonu klęskę? Pijany człowiek? Ostatnio i wczoraj, i pewnie dzisiaj będzie jutro, i przedwczoraj jeszcze było. Och, i ach, gdy nadaje nasze radio. To KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Co mówiło? Mówiło, że facet przejechał dwie osoby, zabił śmiertelnie. Po pijaku. Tu po pijaku. Tam po pijaku. Ale Warszawa pijana. Wianki. Wianki. A nie czas teraz na wianki, jak dałam komentarz na Facebooku i zresztą bardzo słusznie, tylko czas się zastanowić, co państwu polskiemu zagraża, jakie niebezpieczeństwo światu grozi. A nie wianki, proszę państwa, że tak jak Żydzi wracali do swoich żydowskich przecież żywiołów, tak samo i tu moherowi wracają do swoich moherowych żywiołów. Nie czas na takie głupoty. Na pewno nie czas. Gdy nadaje radio, proszę państwa, nasze radio. I to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. Proszę być z nami, gdy nadaje to radio. To KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. No i Rysia powiesił tutaj ten, żeby tego słońca nie było aż tyle. Może i dobrze zrobił, proszę, ale Rysia dzisiaj nie ma, bo Rysia już po drinkach jest w szóstych. O ile robaków idzie po tej ścianie, mamy tu drzewo, proszę państwa. No i jakie drzewo jest, to wiadomo. Jakie jest drzewo, to wiadomo. A co chodzi? No. Radio Koncik. To KFM. Koncik. Tok FM, radio Koncita, chociaż to słońce w nas tutaj nie parzy, nie wieje, bo po co to słońce? I troszeczkę wiadomości, i słuchajmy. Ministrowie, parlamentarzyści i europosłowie podpisują list w obronie radia. Jak on się czai tutaj, jak on się czai tu gadać. Ojca świętego Franciszka wystosowała poseł PiSu Anna Sobecka. Podpisali się pod nim m.in. Na dekalogu, będzie mówiła, że oparto jakoś dekalog zmienił. Ludzie przykazanie wyrzucili, dziesiąte na dwie części podzielili. Wiesz, w ogóle pojęcia nie mają w związku z tym, dlaczego ten dekalog, po co był dany ten dekalog. Nie mają pojęcia. Bo my co, jak Bóg to dekalog. Tak Bóg stworzył Adama i Ewę. Żadnego dekalogu nie było. Były tylko dwa. Zakaz i nakaz. Zakaz brania owoców z tego drzewa i nakaz rozmnażania się. Jasne? I oni tak, proszę państwa, ci katolicy manipulują, sami mówią o manipulacji, a sami manipulują, bo coś chcą wymusić średniowiecznie, w sposób średniowieczny, coś chcą wymusić. Lepiej może trzymajmy się tej myśli amerykańskiej, że to, co Bóg da, to, co Bóg da, to, co los przyniesie, nie za wszelką cenę, nie na siłę, nie na chama, nie dziadek górna babo.
średniowieczna. Przez wiele lat swojej działalności katolicka rozgłośna i dzieła przy niej powstały, otrzymały liczne wsparcie ze strony Kościoła katolickiego, a także od wielu organizacji samorządowych i stowarzorzeń. Lidztwo Broni Radia Maryja i dyrektora rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka można podpisać na stronie internetowej www.citizengo.org. Ta książka jest w pewnym sensie, tak to czuję, głosem wykonujemy kolejny krok na drodze do odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego i polskiej pozycji na Bałtyku, napisała premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów skierowała list do uczestników uroczystości położenia stępki pod promem dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Premier Beata Szydło podkreśliła, że prom, która była rozpoczyna budowę, jest pierwszą nową jednostką kupioną przez naszego armatora od niemal 40 lat w polskiej stoczni. To także pierwszy statek, który po 8-letniej przerwie opuści dawną stocznię szczecińską. Premier dodała, że jej rząd zdaje sobie sprawę, że ta gałąź przemysłu może być jednym z najważniejszych elementów rozwoju polskiej gospodarki. Nawet faraon był głupi, bo przecież ludzi kapłani starożytny Egipcie to podpowiadali faraonowi, że to nie on wiedział, kiedy będzie zaćmienie słońca. A kapłani byli najwyższej klasy specjalistami. No to więc teraz dość tej klasy religijnych kapłanów, dość. I państwo zobaczą, że to, co rozczyniliście, pan Parej wszystko pili, jak się to wszystko zmienia, że w internecie jest takie pytanie, co to jest religia? Za bardzo ciężko widzieć różnicę pomiędzy religią a niereligią. Ja mówię oczywiście, że to prawda, bo wystarczy, że człowiek jest religijny, a może w nic nie wierzyć, że diabeł tak pomieszał, że oni zielonego pojęcia nie mają, cóż to jest religia. Prom pasażersko-samochodowy pomieści 400 pasażerów. Załoga będzie liczyła 70 osób. Polska żegluga bałtycka obecnie ma w swojej flocie 4 takie jednostki. 200 milionów złotych, tyle wyniósł deficyt budżetu państwa po 5 miesiącach tego roku. To jeden z najniższych wskaźników od 2 dekad, podkreślają eksperci. Ministerstwo Finansów poinformowało, że stanowi to 0,3% deficytu zaplanowanego w bieżącym roku na blisko 60 miliardów złotych. Resort szacuje, że między styczniem a majem tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o ponad 14 miliardów złotych w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Tylko wpływy z podatku VAT wzrosły o 30% w ujęciu rocznym. Poseł PiSu Janusz Szewczak, ekonomista, zauważa, że przez 8 lat rządów PO-PSL polskie państwo straciło z tytułu oszustw podatkowych nawet 300 miliardów złotych. Teraz może być deficyt budżetowy o 20 miliardów nawet niższy niż planowano, a dochody nawet o 20 miliardów większe niż planowano. No to widać, że te pieniądze były w systemie, tak? Tylko one trafiały do innych kieszeni, do głębokich kieszeni przyjaciół być może, a być może również przestępców. Ja nie przypadkowo od wielu miesięcy mówię, że na przykład taka komisja śledcza w sprawie tego, to był taki ślepy, że nie zauważał takich olbrzymich strat, czy pan minister Rostowski. Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie pozytywnie oceniła działania Ministerstwa Finansów w zwalczaniu szarej strefy w gospodarce. Izba wskazała, że strefa ta jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski. Jest nie tylko problemem dla budżetu państwa, stanowi też jedno z największych zagrożeń dla legalnie działających przedsiębiorstw. Co najmniej 11 osób zginęło, a 20 zostało rannych w eksplozji samochodu pułapki w pobliżu komendy policji prowincji Beludżystan w Kwecie na południowym zachodzie Pakistanu, poinformowały władze. Kilka rannych osób jest w stanie krytycznym. Położony przy granicy z Iranem i Afganistanem, Beludżystan to najbiedniejsza prowincja Pakistanu. O znajdujących się tam złóż ropy i gazu. Od lat wstrząsany jest atakami przemocy na tle wyznaniowym oraz zbrojnym powstaniem separatystycznym. Dochodzi tam też do krwawych zamachów przeprowadzanych przez radykałów powiązanych z samozwańczym państwem islamskim. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz i burza.
burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy kraju, 23 stopni w centrum do 27 stopni na południowym wschodzie. Tylko nad samym morzem chłodniej, tam dziś lokalnie do 17 stopni. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę, w czasie burz do 80 zachodni. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale, ciśnienie będzie rosnąć. To były wiadomości w Radiu Maria. Dieta Cud to temat kolejnego odcinka Westerplatte Młodych. Gośćmi programu będą organizatorzy 30. Saletyńskiego Spotkania Młodych, którzy będą mówić o wakacyjnych rekolekcjach dla młodzieży. Pamiętajcie, dziś godzina 18.15. Zapraszamy również do wysłuchania audycji Czas Wzrastania w Radio Maria o godzinie 21.30. Nie może Was zabraknąć. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niedzielny test. Solidarność naciska na parlamentarzystów PiS, aby przegłosowali obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Debiut na poligonie. Pierwsi żołnierze obrony terytorialnej są już po pierwszych ćwiczeniach. Mają za sobą 16-dniowe szkolenie. Szczegóły w naszym dzienniku. W Hiszpanii dzieci wybierają płeć. Dlaczego za pokazywanie różnic płciowych między mężczyzną a kobietą Hiszpanię trafiają uwagę od dekalogu, bo oni namieszali w dekalogu. Drugie przykazanie wyrzucili. No to jak można po Bogu poprawiać? Biblia mówi, że przyjdą tacy źli, którzy będą chcieli zmienić czasy i zakon. To adwentyści się manifestują tym wersetem. Polecamy udka faszerowane i kluski śląskie. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy przyjaciele, apostolska rodzina Radio Maria. Wszyscy, którym zależy na przyszłości rodzin, waszych rodzin, przyszłości waszych dzieci, przyszłości naszej ojczyzny. Pragniemy dobrej przyszłości, dlatego została założona również w naszym środowisku Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Proszę Państwa, studia są dziennikarskie, politologia. Politologia jest bardzo ważna wbrew pozorom. Nie bójmy się politologii. Trzeba dobrych polityków, tak jak trzeba prawdziwych dziennikarzy, a nie manipulatorów. Kulturoznawstwo i informatyka medialna. Są też studia podyplomowe. Patrzcie Państwo na portal Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wskasim.pl. Znajdziecie tam więcej również o studiach podyplomowych. Są dwie nowe specjalności. Otóż na kulturoznawstwie krytyka artystyczna, teatrologia. Mówi Litka, mówi, że jest dobrze, jest okej. Jedźcie, Rysiu, spać. Jedźcie, Rysiu, spać. No. No bo on może dowiedział się, że to trzeba coś podlać. Ten beton. Idź, Rysiu, spać. Idź, Rysiu, spać. Ona jest w przygotowaniu. Planowany termin rozpoczęcia kształcenia 1 października. Studia licencjackie. Czas trwania studiów 6 semestrów. Informatyka medialna to pierwsze tego typu interdyscyplinarne studia praktyczne w Polsce na uczelniach europejskich. Informatyka medialna jest wykładana na Uniwersytecie w Wiedniu, Londynie oraz Uniwersytecie w Berlinie i Hamburgu. Projekt autorski realizowany w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o komunikowaniu z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, głównie z obszaru niedziela, nowych mediów. Informatyka medialna. Ja uważam, że niektóre piosenki są śmieszne, tak na pograniczu kabaretu, fajne, ale tak żartować, to ja nie lubię. Mówimy o części drugiej, z jakim odbiorem spotkała się część pierwsza? Na przykład skład tekstu, grafika, komputerowa. Część pierwsza jest bardzo pozytywnym odbiorem, nawet to bardzo pozytywnie zauważyło, że będzie ta propozycja, że ta druga część musi stać w miarę szybko, ponieważ były pytania o kolejnych właśnie ewangelizatorów, o kolejnych charyzmatyków. Myślę, że to jest adresat jakoś doprecyzowany. Nie, myślę, że to jest adresat dla każdego człowieka, który utożsamia się z kościołem, a
albo nawet do końca udostępnia, bo może się pokazać, że właśnie przyjmie swoją rolę, bo mamy taką definicję kościoła, tak, że niestety muszę być urodzić, przecież oni tam do charakteru. Nie na energii, energia znieść, nie wypływa, tylko pyskówka wargi jej latają. Jak Ducha Świętego i tego głosu. Tak, tak. Ponieważ gdzieś właśnie ten głos jest... Jakiego Ducha Świętego się uczepiła, dlaczego? Dlatego, że Kościół na przestrzeni wieków wymyślił, a przejął Trójcę. Duch Święty, że jest uczył i jasno zaczyna moc. Nawet Duch Święty unosił się nad powierzchnią wód, jak w Księdze Rodzaju czytamy, gdy Bóg stwarzał to wszystko. O czym my tutaj mówimy, jako na przeszkóry, zobacz. Na najbliższą sobotę 24 czerwca, ja to bym nie mogła się zakończyć. Pani znaczyń religii, pani psycholog, nie powinna skutkować. Powinna być pokolona, ładnie mówić po polsku, a nie pustować, jakaś pustka. Arcybiskup powiedział także, że arcybiskup metropolita krakowski. Natomiast homilię wygłosi jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Sławomir Leszek Guć, arcybiskup metropolita Gdańsk. Jakaś ma wiedzona, to jest koło zielonoskątkowców. Jakaś taka natchniona sarafanna dewotka średniowieczna. Dziennikarz, redaktor, autor wielu książek. Dziennikarz taki taka będzie dziennikarzem i redaktorem, tak jak Lasota Alina. Już miałyśmy tutaj, proszę Państwa, Alinę Lasotę, naszą koleżankę. Obudź się Polska ma, co okazji, proszę Państwa, obudź się Polska ma. Tak. Tak.